Jeśli jesteś fanem Unitry, ten film niekoniecznie będzie dla ciebie. Nie chodzi o te piękne kolumny, które czekają w kolejce do renowacji, a jeszcze bardziej mnie ciekawi, jaką macie kochane w sobie zwrotnicę. Tą lepszą, czy tą gorszą, którą za 400 można zmienić w tą lepszą? Zobaczcie, jak ta pianka chrupie. Makłowicz byłby zachwycony. Film dotyczy starego komputera, więc jak to nie wasz klimat, to obejrzyjcie jakiś inny mój film, albo dajcie suba, bo a niech ma. Ciao. Joyor Y6. Niby lipa jeździć hulajnogą. I zimno. I mokro. No ale zdarzają się dzięki temu farty jakieś, bo człowiek tak trochę wyżej niż w aucie siedzi. A dodatkowo lepiej widzi, skoro wolniej jedzie. Więc zobaczcie, co pomógł mi ten wariat znaleźć. No i jak oceniacie? Poza tym, że to w sumie wygląda jak totalny złom, to ja widzę w nim potencjał. Mamy zwykły dysk ATA. W sumie o SATA to chyba nikt nie myślał. Jest to Pentium 3, płyta główna Asusa QBX13. Ja to teraz wszystko wymontuję z tej obudowy. Sprawdzimy, czy z tej obudowy coś będzie. Obejrzymy sobie wszystkie peryferia. Karty rozszerzeń w sumie. Brakuje zasilacza, ale całym szczęściem jest ta fantastyczna ramka, która pozwala nam ten zasilacz tutaj jakimś sposobem jeszcze przyczepić. Kogoś fantazja poniosła i zamontował 80-pinową szybką taśmę do napędu optycznego, ale jest bardzo dużo kurzu, więc konieczne rozebranie. Atirage Theater, czyli taki teatr. Mamy S-Video Out, ale mamy Compositive In, czyli karta jest też jakby graberem sygnału wideo, co jest bardzo ciekawe. Wyczyścimy i zobaczymy, co jest tutaj ukryte. Ale to jest karta serii Rage 128, chyba Pro. To musimy wyczyścić. Tu mamy zwykłą sieciówkę PCI. Nic nadzwyczajnego. Prawdopodobnie 100 mega bitowa z opcją dodatkowego BIOSu. Wow, patrzcie jakie cudo, modem. To ten modem, który wydaje te śmieszne dźwięki. To jakiś taki fajny Diamond Multimedia. Miałem modemy, pentagramy były znacznie mniejsze. To jest albo jakiś początkowy model, albo bardzo rozbudowana wersja. Ciekawe.
O, i to jest coś, co w sumie z tego komputera najbardziej mi wpadło w oko w pierwszej chwili, jak go zobaczyłem. Niestety to coś też wygląda chyba najmniej korzystnie. Jest to karta Sound Blaster, z którą prawdopodobnie już kiedyś miałem do czynienia. A tak naprawdę to mieliśmy komputer z mój serdeczny przyjaciel Łukasz, którego bardzo pozdrawiam czasami, może zagląda na kanał. Miał dokładnie tą kartę. I jak byliśmy małymi jeszcze kiddo, to wyszło na to, że zbierał strasznie dużo i poszliśmy razem kupić dysk 40 giga, gdzie nasze komputery tak naprawdę ogarniały maksymalnie 32-gigabajtowe dyski twarde. No i niektóre dyski miały zworkę, że ten dysk był zmniejszany do tych 32 gigabajtów, ale tutaj niestety nie mieliśmy szczęścia i ten dysk nie był widziany, ale ta karta dźwiękowa ma kontroler IDE, który nie miał żadnych limitów, ale w sumie miał prędkości. Oglądanie filmu z dysku, który był podłączony do tej karty dźwiękowej, można powiedzieć, że zabijało cały transfer, cały czas procesora, ponieważ kiedyś był tak zwany PIO tryb, czyli przez procesor przechodziły dane, a gdzie były te kontrolery już wbudowane w płytę, dane były za pośrednictwem DMA, czyli Direct Memory Address czy Access, co po prostu robiło koszmarne lagi, tak? Więc ten dysk był 100% takim magazynem, że czasami warto było po prostu coś skopiować na dysk główny, zanim było używane. Więc trzeba będzie naprawdę umyć, bo mi mega na nie zależy, ponieważ hapek, którego widzieliście w poprzednim odcinku, nie ma dźwiękówki, a myślę, że taka dźwiękówka będzie idealna do niego, tym bardziej, że chodzi o port ISA. I jeszcze z takich ciekawostek, mamy wejście liniowe, wejście mikrofonu, wyjście do podłączenia głośników i wyjście głośników ze wzmacniaczem i wyjście do podłączenia samych głośników, ponieważ ten model ma wbudowany wzmacniacz, chyba jakiejś małej mocy. Jak dużej mocy możecie sobie sami sprawdzić, jest to TDA 1517P. No to będzie mój pierwszy temat, który będę chciał oczyścić. To wszystko z kart rozszerzeń, wyciągamy płytę. Przy okazji dysk. Wow! I tego się obawiałem, że nie będę miał. A tu myk, zobaczcie. Tego mi brakowało, żeby odpalić ten komputer. Chciałem o tym później wspomnieć. Zasilacz jakiś zdobyłem. Tutaj, żeby tą płytę wyjąć, niestety ze względu na jej budowę trzeba kręcić plecki. I mamy bardzo wygodną tą blachę do wyjęcia. Za szybko odkręciłem płytę. W tym całym bałaganie znalazłem jeszcze jedną pamięć, więc mamy bardzo dużo RAMu do dyspozycji.
z takich złych wiadomości to mechanicznie został urwany RS 232, tak zwany COM. Plus jest taki, że drugi jest. COM2 działa. Czy jest fizycznie, nie wiem, czy to działa. Więc spróbujemy najpierw na pająka na stole odpalić tą płytę. Trzymajcie kciuki. A, najpierw wyczyszczę wszystko z kurzu. Karta dźwiękowa nie występuje na płycie głównej, dlatego ktoś sobie ją dołożył. Ale tutaj właściwym rozwiązaniem będzie dołożenie jakiejś karty dźwiękowej na PCI, tak? No i sprawdzimy, czy nam to działa. Oczywiście zrobimy też pomiar baterii. Niestety wszystko było dosyć mocno ubrudzone, więc musiałem użyć nie tylko kompresora, ale też mycia z płynem i wodą. I sprzęt teraz idzie troszeczkę do piekarnika. To chyba była jakaś sadz, więc kąt miał naprawdę kiepskie warunki przechowywania. Płyta o tyle miała farta, że po prostu nie myłem jej, bo ona tak oberwała mniej więcej średnio, ponieważ była tak. Tutaj było dużo oczywiście w radiatorze zanieczyszczeń. Z tym gniazdem to może gdzieś kiedyś trafimy, to się wymieni. Ale przede wszystkim jutro sprawdzimy, czy to nam wszystko na stole odpali. Ja już idę po CRTK i do zobaczenia w drugiej części filmu. Dajcie znać w komentarzach, co uważacie o takim sprzęcie i czy naprawdę jestem śmieciarzem i powinienem stąd wypierdalać z tego. Tak mi ktoś kiedyś powiedział. Druga sprawa, czy myślicie, że to odpali? Zobaczcie, zero wybrzuszonych kondensatorów. Płyta jest dosyć fajna, wypasiona, ma 4 ID, czyli możemy teoretycznie podłączyć 8 dysków twardych albo 7 dysków plus napęd. Ściągniemy sobie do niej też instrukcję. 98, naklejka na BIOSie. Ma to swój urok. Dobra, dawajcie na drugą część filmu. Pozdro. I jeszcze taka ciekawostka. Byłem dzisiaj u rodziców, czyli w moim starym pokoju. Zobaczcie, znalazłem taką piękną klawiaturę. I taką samą klawiaturę miałem w swoim pierwszym komputerze, na którym coś już działało. Dostałem oczywiście taki zestaw od sąsiada. Blue Light.com. Nie wiem totalnie o co chodzi. Całe życie myślałem, że nie umiem po prostu w niej włączyć podświetlania. No i to jest taka perełka bardzo dobrej firmy. Oczywiście nie jest to mechanik, ale jest to bardzo ceniona klawiatura. Nie ma sygnatury produkcji, ale tych klawiatur widziałem miliony za dzieciaka. No i powiedzmy, że jest już w dosyć sensownym złączu, jeżeli chodzi o retrokompy. Gdzieś jeszcze mam jedną klawiaturę HP, którą mogę odstąpić, jeżeli ktoś by potrzebował, bo mam T i mnie normalnie to urządza. Pozdro. Segura show!